Ruch jednostajny po okręgu. Taki jest tytuł tego odcinka. Na poprzednim wykładzie omawialiśmy ruch krzywoliniowy. To jest sytuacja specyficzna, wybrana, bo dotyczy ruchu jednostajnego, a więc ze stałą prędkością kątową. Przypomnijmy sobie wielkości, które występują dla ruchu krzywoliniowego, a więc prędkość kątowa to jest wektor prędkości kątowej, pochodna wektora takiego przemieszczenia kątowego, malutkiego po czasie. Dla ruchu jednostajnego po okręgu ten wektor prędkości kątowej jest stały, nie zmienia się. Co to oznacza? Wektor, żeby był stały, to oznacza, że nie zmienia się ani jego kierunek, ani nie zmienia się jego wartość. Jeśli prędkość kątowa jest stała, to wtedy możemy skorzystać z takiego równania, że droga kątowa to będzie prędkość kątowa razy czas. Analogicznie jak to mamy dla ruchu postępowego. Droga to jest prędkość razy czas. I teraz, jeśli sobie narysujemy właśnie cząstkę, która porusza się po okręgu i zaznaczymy drogę kątową, że w czasie t ta droga wykonana przez cząstkę to jest omega razy t. Cząstka poruszyła się od stanu wyjściowego określonego współrzędną x do jakiegoś punktu, który ma współrzędne x i y i zrobiła drogę s w tym samym czasie, w jakim kąt zmienił się o wartość omega t od zera, to oznacza, że za s możemy podstawić v razy t, prędkość cząstki w tym ruchu po okręgu i z drugiej strony s, zgodnie z tym, co wiemy dla łuku okręgu, s jest równe promieniowi razy kąt teta, czyli v razy t jest równe r razy teta, ale teta to jest omega razy t, czyli to jest r razy omega razy t. A więc dla ruchu jednostajnego v jest równe omega r i dla ruchu jednostajnego po okręgu v jest równe omega razy r, a wektorowo wiemy, że obowiązuje równanie, które jest obok napisane, wcześniej już było analizowane podczas poprzedniego wykładu. Wróćmy teraz jeszcze do układu biegunowego. Niczym się nie będą różniły wzory, które transformują jeden współrzędny z jednego układu do drugiego, z biegunowego do kartezjańskiego czy w drugą stronę. Musimy tylko pamiętać o tym, że teraz wolno ma nam napisać, że droga kątowa to jest omega razy t, czyli zamiast teta w równaniach na x i na y wstawiamy równanie teta równa się omega razy t. Reszta się nie zmienia. Jakie wielkości fizyczne charakteryzują ruch po okręgu? Żeby to powiedzieć, najpierw zdefiniujmy sobie, co to jest radian, ponieważ przy ruchu obrotowym to jest istotna informacja. To jest jeden radian, to jest kąt, dla którego ta droga, którą wykonuje punkt w ruchu po okręgu, jest równa r. Jeden obrót, wiadomo, że odpowiada wielkości 2 pi radianów. Okres to jest czas, po którym cząstka wróci do położenia wyjściowego, a więc jeśli startujemy z tego punktu, to ona wróci do położenia wyjściowego po czasie właśnie równym okresowi t. I dalej, częstotliwość to jest odwrotność okresu, to jest wielkość, która mówi nam, ile cząstka wykona obrotów w ciągu jednej sekundy, prawda? Czyli jeszcze raz. Okres to jest czas, po którym cząstka wykona jeden pełen obrót. Natomiast częstotliwość, ile wykona obrotów pełnych w ciągu jednej sekundy. Okres i częstotliwość wiążą się ze sobą w ten sposób, że okres jest odwrotnością częstotliwości. Jeżeli weźmiemy pod uwagę to, że jeden obrót odpowiada 2 pi radianom i że okres to jest czas trwania jednego obrotu, to wówczas prędkość kątowa to będzie obrót w kątach, obrót w radianach, czyli pełen obrót to jest 2 pi, przez czas trwania tego obrotu, czyli 2 pi przez
T okres i w ten sposób znajdujemy zależność między omega i T, albo też omega i F, ponieważ T jest równe odwrotności 1 nad F, czyli F to jest 1 nad T, a więc omega w radianach na sekundę to jest 2 pi F radianów na sekundę. Jak to moglibyśmy sobie podsumować? To wszystko, co wiemy na temat ruchu po okręgu w płaszczyźnie XY. Wcześniej już na poprzednich wykładach analizowaliśmy ten ruch. Nie odwoływaliśmy się jednak do tego, jakie wielkości fizyczne tutaj są charakterystyczne, które wynikają z pewnych właściwości tego specyficznego ruchu. I o tym właśnie chciałabym teraz powiedzieć. Czyli przypominam, jak wygląda wektor położenia dla ruchu po okręgu. Jak wygląda wektor prędkości? To jest pochodna wektora położenia, liczyliśmy to również, można przypomnieć. Pochodna z tego wektora położenia, takim wzorem danego, jest określona w ten sposób. R to jest ruch po okręgu, czyli stała wartość, czyli pochodna z kosinusa. Każdą współrzędną osobno różniczkujemy. Pochodna z kosinusa to jest minus sinus omega t i razy pochodna wewnętrzna z omega t, czyli razy omega. Omega zostało przed cały wektor wyciągnięte, bo w drugiej składowej będziemy mieć znów pochodną z sinus omega t, to jest kosinus omega t, no i jeszcze pochodna wewnętrzna omega, więc to omega zostało wyciągnięte przed wektor. No ale można pokazać też, że V od T to jest iloczyn wektorowy omega razy R, co było wcześniej już pokazane. No i przyspieszenie, żeby policzyć, musimy oczywiście zróżniczkować wektor prędkości po czasie i otrzymujemy równanie, które jest następującej postaci. To jest minus omega kwadrat razy wektor położenia. I teraz to przyspieszenie, jak widać, ma zwrot przeciwny niż wektor położenia. Jeśli ma zwrot przeciwny niż wektor położenia, czyli jest skierowany do środka okręgu, a więc dlatego otrzymało nazwę przyspieszenia dośrodkowego. Czyli podsumowując to, co wiemy na temat ruchu jednostajnego po okręgu, możemy taki rysunek narysować. Mamy płaszczyznę prostopadłą do ekranu i w tej płaszczyźnie prostopadłej do ekranu znajduje się gdzieś w pewnym miejscu cząstka, która wędruje z położenia wyjściowego do położenia końcowego określonego wektorem położenia R. Podczas tego ruchu wykonuje przemieszczenie kątowe teta. I teraz zaznaczmy sobie, jak wygląda wektor prędkości kątowej. Ruch jest w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, czyli wektor prędkości kątowej skierowany do góry. Przepraszam. Zaznaczony tutaj na zielono. No i oczywiście wektor prędkości, który musi być styczny do toru w danym punkcie toru, prawda? I zależność między tymi trzema wektorami jest dana tą relacją. I teraz na tym rysunku przyspieszenie dośrodkowe to musi być wektor, który ma zwrot przeciwny niż wektor R. Przepraszam. I to jest właśnie przyspieszenie całe w tym ruchu i to przyspieszenie jest skierowane do środka koła, dlatego też nazywa się przyspieszeniem dośrodkowym. Skorzystaliśmy tutaj z relacji takiej, że V to jest omega razy R, czy też możemy przypomnieć sobie, że V to jest omega razy R i że omega to jest dθ po dt. I to jest wszystko, co na temat przyspieszenia dośrodkowego wiemy, ale dalej nie rozumiemy, z czym jest związane to przyspieszenie. Jak wiemy, każde przyspieszenie jest związane ze zmianą wektora prędkości w czasie. A więc z czym związane jest przyspieszenie dośrodkowe? Te poprzednie nasze analizy nie pokazują, z czego wynika to przyspieszenie, jaka jest fizyka. A więc wróćmy jeszcze raz do tego ruchu po okręgu. Mamy cząstkę, która znajduje się w pewnym wyjściowym położeniu i jej wektor położenia jest wektorem, który się zaczyna w początku układu współrzędnych, kończy w tym miejscu, w którym jest cząstka i w tym miejscu wektor prędkości cząstki to jest wektor, który tutaj jest zaznaczony. Załóżmy, że obraca się ten wektor położenia o pewien kąt dθ. No i znajduje się, w związku z tym cząstka znajduje się za chwilę w jakimś innym położeniu. I oczywiście temu innemu położeniu odpowiada wektor prędkości kątowej, wektor prędkości V2. No i przemieszczenie, które oznaczone tu zostało poprzez
delta S wektor. I teraz to jest ruch jednostajny po okręgu, czyli V1 i V2 mają te same długości, zmienia się tylko kierunek. Przyjrzyjmy się temu, jak wygląda delta V. Żeby policzyć delta V, czy znaleźć delta V, musimy od V2 odjąć V1, czyli przesuwamy V1 do miejsca, w którym znajduje się V2 i rysujemy wektor, który jest równy różnicy tych dwóch wektorów. Otrzymujemy taki rysunek. I kąt między tymi dwoma wektorami V1 i V2, które zostały oznaczone jako wektor prędkości w chwili początkowej i w chwili końcowej, są przemieszczone względem siebie kątowo o kąt delta teta, co wynika z faktu, że te wektory V1 i V2 to są wektory, które są właśnie prostopadłe do wektorów R w chwili początkowej i w chwili końcowej. A kąty o ramionach wzajemnie prostopadłych są sobie równe, a więc tutaj jest również kąt delta teta, jak i kąt między jednym wektorem położenia i drugim wektorem położenia. I teraz, jeśli skorzystamy właśnie z tego, że te trójkąty są podobne, czyli trójkąt, który tworzą wektory V1, V2 z delta V, różnicą prędkości, oraz R1, R2 z różnicą położenia, wektor przemieszczenia delta S, to możemy napisać następującą zależność. Delta V do V1 ma się tak jak delta S do R. Delta S do R ma się tak jak delta V do V1 bądź do V2. Długości tych wektorów nie różnią się. Czyli stąd możemy sobie policzyć średnie przyspieszenie, to jest delta V przez delta T, zmiana prędkości w czasie całym trwania ruchu, czyli to jest V1 przez R razy delta S przez delta T, jeśli za delta V podstawimy sobie, że to jest właśnie V1 delta S dzielone przez R. No ale teraz przypomnijmy sobie, że przyspieszenie chwilowe to jest granica przy delta T dążącym do zera z przyspieszenia średniego, wtedy kiedy delta T w tym przyspieszeniu średnim dąży do zera. Ale jeśli delta S przez delta T będzie bardzo małe, czyli będziemy mieć w granicy po wyciągnięciu przed granicę stałą wartość V1 przez R, granicę przy delta T dążącym do zera z delta S przez delta T, ale to jest pochodna ds po dt, a pochodna ds po dt to jest prędkość, przepraszam bardzo, czyli otrzymujemy na końcu V1 kwadrat przez R. Czyli jeżeli delta T dąży do zera, to zmiana wektora prędkości będzie dążyła do małej zmiany dv, a ta zmiana mała dv będzie równoległa do minus r. Proszę popatrzeć. Jak będę zwijać V1 do V2, będą zbliżać się do siebie V1 do V2, to wtedy kąt, który będzie tworzył wektor V1 do V2, będzie właściwie prostopadły do V1. A jak jest prostopadły do V1, to znaczy, że musi być równoległy do R, ale zwrócony przeciwnie aniżeli R. Czyli widzimy, że przyspieszenie dośrodkowe musi być zwrócone przeciwnie niż wektor położenia cząstki. I teraz, jak widzimy, ten wektor przyspieszenia jest równoległy właśnie do małego dv, a to małe dv wynika ze zmiany wektora prędkości co do kierunku, czyli przyspieszenie dośrodkowe jest związane ze zmianą wektora prędkości co do kierunku. Jak teraz będzie wyglądać taki rysunek, który przedstawia wektor prędkości, wektor przyspieszenia, wtedy, kiedy mamy ruch jednostajny po okręgu. A więc jak jest ruch jednostajny po okręgu, to już wiemy, że całe przyspieszenie, jakie jest, to jest tylko przyspieszenie dośrodkowe. Wartość tego przyspieszenia się nie zmienia. Jakkolwiek oczywiście wektor przyspieszenia dośrodkowego będzie się zmieniać, bo w miarę jak cząstka będzie się poruszać po okręgu, to wektor położenia będzie miał oczywiście różny kierunek i minus wektor położenia, czyli kierunek wektora przyspieszenia dośrodkowego, będzie się też zmieniał. A więc ten rysunek ilustruje, jak w poszczególnych fazach ruchu wyglądają wektor prędkości, który musi być zawsze styczny do toru, i wektor położenia oraz wektor przyspieszenia dośrodkowego. I to przyspieszenie dośrodkowe ma zawsze tę samą wartość,
Moduł wektora prędkości ma zawsze tę samą wartość dla ruchu jednostajnego po okręgu i nie zmienia się. I proszę o tym pamiętać, że tak jest dla ruchu jednostajnego po okręgu. Taka sytuacja nie będzie miała miejsca dla ruchu niejednostajnego. O tym ruchu będziemy mówić w kolejnym odcinku. Dziękuję bardzo za uwagę.